tym jajku z niespodzianką znajduje się postać z Robloxa. Mamy 68% szansy na epika. Musimy to otworzyć. Teraz musimy tylko odkurzyć czekoladę. Świetnym odkurzaczem, jak to pięknie wygląda. I uwaga, teraz otwieramy pudełko z niespodzianką. I co to jest? Epickie! Wow! Czy to jest to, o czym myślę? Uwaga, tak! Składam tułów, składam rękę, rękę prawą, nogi, głowa i to jest nubek z Robloxa. Nawet mogę mu dodać oczy, naklejam mu teraz oczy, dodajemy mu buźkę i to jest przestraszony nubek z Robloxa. Super! Oczywiście trafia do mojej kolekcji, to była epicka zabawka. A zobaczcie, ile jeszcze tego odkryć musimy. Kolejne kolekcje na nas czekają. Wow, już 20% kolejnej kolekcji mam. A tutaj zdobyłem przed chwilą jeszcze czaszki. Tu będą jakieś duchy. Jak się otwiera czaszkę? Zobaczmy. Trzeba ją na pewno wyczyścić, więc musimy ją oblać wodą. Ło, jest teraz czysta i wyskoczyło coś. Musimy tylko pajęczynę teraz zedrzeć. Otwieramy pudełko i co nam wyskoczy? Żeby zobaczyć, to już teraz kliknij łapkę w górę i zasubskrybuj z dzwonkiem kanał. I zobaczmy, co to jest? To wygląda na ducha. Tak! Mamy pierwszego swojego ducha dzisiaj. O, zróbmy mu takiego zeza trochę. Ohoho, jak on fajnie teraz. Duch z zezem. Pięknie wygląda. No i super, czyli mamy kolekcję z duchami. A kolejna kolekcja, ciekawe co to będzie. Mam nadzieję, że macie jakiś pomysł, bo tam było bardzo dużo kolekcji dzisiaj do odkrycia. Idziemy z kolejnym duchem. No ciekawe, co to będzie? Uwaga, otwiera się. Co to za duch? O, kogoś takiego jeszcze nie widziałem. To jakiś dyniowy potwór. Nakleję mu te oczy, on będzie dużo lepiej wyglądał. Dynia bez wydrążonych dziur. No co to za dynia? Teraz wygląda super. 60% kolejnej kolekcji. A i muszę wyczyścić te stare jajca. Ciekawe co tutaj będzie. W pierwszym z nich mamy jakiegoś zajączka. Może być. A to są też z kolekcji smoków. Czyli ta doniczka jest stara. A w doniczce co to jest? A no tak, groźna roślina. No bo starą kolekcję, zobaczcie. Wszystko mam, cały pokój prawie. Jest nowa kolekcja. Co to jest? Monsters. To będą potwory. Ja muszę zobaczyć tego potwora. Pokaż go. Ale pięknie te jajko się otwiera. Teraz biją pioruny w czekoladę. Coś cudownego. I z pioruna teraz wyskoczy zabawka. I co to jest? Monster. Co to będzie za monster? Ulala, jakiś krab dziwny. Dodawać mu te oczy? Chyba tak. Dodają mu takiej grozy. O, tu będzie idealnie pasować. Ale genialny. Fajny potwór. Czyli już trafił na gablotę i kolejna kolekcja za chwilę. Już 20%. Z kolejnej roślinki, no to jak widać słonecznik. I za chwilę ostatnia epicka roślinka. Już będę miał cały pokój gotowy. Więc po prostu ją otwieram. No i zobaczmy, co to za epik teraz będzie. Jest tak epik, ale jaki? Okej, dokładam ręce. Nie wiem, co to jest. Jakaś dziwna fasolka. Ale mam w końcu cały pokój. Pięknie. 60% nowej kolekcji. Musimy się zabierać za potwory. Zobaczmy kolejną czachę. Co to będzie za potwór? Zrywamy oczywiście pajęczynę. Już wylatuje. Co to jest? Kolejny duch, ale fajny teraz. Oj, to ja nie wiem. Ja mu chyba nie daję tutaj naklejek. O, albo dam mu po prostu zamiast buźki, dam mu to na głowę i on będzie wyglądał jak potwór ze Squid Game. Taki duch ze Squid Game. Teraz lepiej. 80% kolejnej kolekcji. Kolejny duch otwieramy. I co to teraz będzie? Jakby drewniany duch, coś takiego. Fajnie wygląda. I teraz będzie epicki duch. I jest nowa kolekcja jeszcze do tego. Zanim otworzymy nową, to będzie jakaś bagienna kolekcja, to otwórzmy sobie ducha, bo tutaj będzie epicki duch. Ja jestem ciekaw tego epika. Wyglądał tam cień jakoś na wiedźmę, więc prawdopodobnie będzie to wiedźma, ale zaraz się przekonamy w 100%. Otwieramy i oczywiście jest epicka. I czy to będzie wiedźma? Chyba tak, chyba miałem rację. Dokleję jej jeszcze gały i gębę. O, ja cię kręcę i można tutaj taki znak doczepić. No iż super wiedźma, epicka. I cała kolekcja duchów jest. I jeszcze kolejna kolekcja za chwilę będzie. Więc w końcu możemy otworzyć naszą nową. I teraz jak się zdziera stąd folię. O, ale pięknie. Jeszcze druga strona. O tak, zobaczcie jak pięknie folia się odrywa. Można ją tak powolutku odrywać. Coś pięknego. Zobaczcie jak ona się zawija. O, ASMR dla moich oczu. I teraz młotkiem rozbijamy czekoladę. O, ale pięknie, jak ja kocham coś takiego. To jest najpiękniejsze w tych jajkach.
jajkach. I uwaga, co tutaj teraz będzie? Mamy pudełko z niespodzianką i... Pokaż! Co to jest? Czy to jest jakiś bagienny potwór, czy co? To... Te jego ręce wyglądały, jakby były z grzybów. Ale jaja. Zróbmy mu oczywiście gały dziwne. I to wygląda jak jakiś dziwny Pokémon. O, dajmy mu tu jeszcze naklejkę. O, w tym miejscu, idealnie. Żeby go nie przewiało. Ale nie mogę się doczekać kolejnej kolekcji 40%. Dawaj kolejnego potwora. Musimy dołączyć do epickiego potwora. Otwiera jajco, pęka, pięknie. Oczywiście pioruny walą w czekoladę. I nam wypadła zabawka. Jakaś dżowni... Nie no, ona wygląda jak z Pokémonów. Ona nie wygląda jak potwór, tylko Pokémon. Fajnie. Jeszcze jak te oczy dokleję, tak idealnie ładnie dokleję. O, żeby pasowało. Wow. Tu jej mogę mózg dokleić. I jeszcze takie tu płuca, proszę bardzo. Nie no. Okej, teraz jest potwór. Pokémonowy potwór. Kolejny potwór, co to będzie? Jakiś dziwny mutant. Wygląda trochę jak jakiś chrząszcz. Ale też jest całkiem spoko. O, jeszcze mu kość mogę taką dorobić. Ale czad. Metalowe kości ma. No i to jest potwór. 80% kolejnej kolekcji. I teraz, a nie, jeszcze dwa potwory. Ja chcę epika już. Więc teraz mamy jakiegoś zmutowanego wampirka. Jak jeszcze oczy dokleję, to już w ogóle wygląda cool. Wow. Nie no, krew też mu trzeba dać. O, tutaj z oczu, pięknie. Ale super wygląda. I zaraz będzie epik. I jeszcze nowa kolekcja odkryta. Ja. To będą smoki. Ale najpierw epickiego dawajcie. Bo tu w tym jaju czai się coś epickiego. I jest, uwaga, co to będzie? Też zmutowany chrabąż jakiś, jak nic, co to jest? Ale jaja, to jest kaktus. Uważajcie teraz, jeżeli macie jakieś kaktusy w domu, to radziłbym uważać. Bo mogą się zamienić w takiego potwora z oczami i taką gębą. Pięknie wygląda. Jest, kolekcja wypełniona. I kolejna zaraz, za 20% już mam. Tu będą smoki, ale ja mam jeszcze te similar. No je też trzeba jeszcze otworzyć. Tutaj co wypadło? Okej, jakiś dziwny misio. Zielony. Chyba wpadł do jakiegoś trującego bagna po prostu. Z kolejnego jajca? Jakiś ptak? I to dziwny, jakiś taki niewyspany. I ostatni similar, tutaj będzie epik. No i ciekawe jaki. Ale jaja, to wygląda podobnie jak ta pierwsza. Dodaję oczy i buźkę. Czy to nie są dwie takie same? Nie no, dobra, prawie takie same. To ta kolekcja similar w ogóle nie była fajna. Mam nadzieję, że ta będzie super. 80% już. No i smoki. Pokaż tego smoka. O, tak. Zobaczcie, jak teraz się odcina kataną wszystko. O, po kolei. I druga strona teraz. Coś cudownego. O, jak to fajnie się zeskrobuje teraz. No, jedno z cudowniejszych jaj. Teraz strzelamy jeszcze kuszami w czekoladę. Jak szybko strzela. Fajnie, podwójnie. Jest złota skrzynia. Otwieramy ją i co z niej wyleci? To jest smok? Przepraszam bardzo, ten smok jest jakiś gruby. O, jeszcze ma zeza. To jest bardzo dziwny smok. I jest nowa kolekcja jeszcze. To ja ją otwieram. Od razu, pokaż. Roboty. Co to będzie za robot? Dawaj, strzelamy. O, ale pięknie, jak to fajnie strzela. Otwiera się jakaś złota kapsuła. Kapsuła. I co to za robot? Ej, też fajny. Oczy mu dokleimy i damy mu śrubkę gdzieś. O, na przykład tu. O, jeszcze gębę dostał. Fajny robocik. Taki pomocnik. To ja otwieram te roboty. One mi się spodobały. Strzelamy w kolejną czekoladę. Otwieramy kapsułę. I co to teraz za robot? To jest jakiś odkurzacz. No jak nic, odkurzacz. Dostaje oczy. On jest na androidzie. No i fajnie. To może iść odkurzać mi pokój, bo mam duży syf. Co będzie w kolejnym robocie? Oj, ten jest fajny. Ja cię kręcę. Ale ten jest czaderski. Ten strzela chyba. Trzy pary oczu. O ja, to ja nie wiem, gdzie mu je dać teraz. Niech jedno ma na środku. Drugie tu, trzecie tu. I jeszcze laser. Wow. To tutaj z nosa mu będzie laser leciał. Ale czad. To jest robot bojowy. Kolejny robocik. To jest dopiero odkurzacz. Jakie ma długie łapy takie. Przyssawki. No ten to wszędzie sięgnie pod łóżko. Jeszcze mu dołożę oczy. Ale fajne oczy. Jaki on jest słodziak. No i ten to może iść odkurzać. I teraz ten robot będzie epicki. Zobaczmy, jaki on jest. Strzelamy oczywiście. Otwieramy naszą kapsułę. Jest epicka. I ma telewizorową głowę. No i to jest prawdziwy robot. Jest cała kolekcja robotów. A tu 100% kolejne jajco. I jako wojowy.
wojownik. Muszę zobaczyć tego wojownika. Rozwalam wszystko. Teraz muchy muszę wykończyć. I wypada z jajca. I co teraz? Czy to jest kurczak? Dodaję mu oczy. I to jest kurczak wojownik. Dzisiejsze figurki były świetne. A teraz zapraszam was na odcinek, który pojawia się podobno, bo też na pewno wam się spodoba.